Siemanko, jeśli masz Ryzena na trzeciej generacji, a tym bardziej Ryzena 9 3900X, to wiesz na pewno, że ten materiał jest właśnie dla Ciebie. W tym materiale dowiesz się, jakich programów używać, aby zobaczyć, jakie temperatury ma Twój procesor na każdym rdzeniu oraz całkowicie, jakie jest użycie procesora na każdym rdzeniu i parę innych parametrów. Podpowiem, jakich programów używać, jakich unikać. Będzie w tym też jeden program charakterystyczny akurat tylko dla płyt głównych Asusa, więc nie jestem w stanie tutaj zadowolić wszystkich, mianowicie posiadaczy MSI, ASRocków i tak dalej. Tak więc przejdźmy już do pulpitu i omówienia paru programów. Zapraszam! Ok, więc tak, jesteśmy już na pulpicie. Tutaj mamy odpalonego CPU Zeta, żeby, no, jako najprostszy program diagnostyczny, i w tym programie nasz Ryzen jest widoczny jak najbardziej w pełni. Mamy tutaj podane wszystkie jego parametry, jak widać. Następnie, program najbardziej popularny do monitorowania praktycznie całego komputera tutaj, tak na dobrą sprawę. HW Monitor. Każdy, co bardziej siedzi w tematyce sprzętu komputerowego, na pewno go zna. Natomiast jeżeli chodzi o sam procesor, to tutaj możemy zauważyć ogólną temperaturę procesora. Minimalną, maksymalną, no i aktualną. I to jest tyle, jeżeli chodzi o sam program. No dalej mamy rozwinięcie AMD Ryzen, jak widzicie tutaj. I tutaj są napięcia na każdym rdzeniu, każdym z 12 rdzeni, przypomnę, moc, utylizacja procesora na każdym rdzeniu i wątku i zegar procesora na każdym rdzeniu. Maksymalny, minimalny, aktualny. I to jest tyle. Nie ma tutaj podanej temperatury na każdym rdzeniu. No niestety. Widać, potrzeba jeszcze paru aktualizacji, bo procesor jest za świeży, co pokazują też sklepy, że nadal jest w sumie niedostępny w dniu nagrywania i publikacji tego filmu. Ok, HW Monitor mamy za sobą. Program, który w sumie znalazłem niedawno, jak badałem sam, gdzie można sprawdzić tak naprawdę temperaturę mojego procka. CoreTemp. Tak się nazywa. Tutaj mamy podane częstotliwość, użycie, no i też niestety tylko jaka jest temperatura ogólna procesora, minimalna i maksymalna. Z czego, jak wrócimy jeszcze na chwilę do HW Monitora, to możemy teraz idealnie porównać jeden w jeden. Maksymalna. Programy działają od tego samego momentu. I to jest błąd odczytu, albo jakaś po prostu rozbieżność odczytu, bo minimalna jest o stopień wyższa niż w HW Monitorze i maksymalna jest o 2 stopnie wyższa niż w HW Monitorze. Aktualna zresztą też jest z reguły o 1 stopień wyższa, co możecie zauważyć na filmie. Ok. Następny program. Ryzen Master. Każdy, kto chce swojego wspaniałego Ryzenka podkręcić, dobrze zna ten program. Program osiągnął bardzo dużo ewolucji, natomiast co możemy zaobserwować aktualnie? Też temperaturę tylko i wyłącznie ogólną procesora, jaki jest limit. Nie da się tutaj nic poszerzyć, zobaczyć więcej. No, niestety. Jaka jest... No, niestety. Ale za to w tym programie można podkręcić nasz procesor, co jest niewątpliwym atutem. No ja swojego nie mam zamiaru, Ryzen trzeciej generacji się słabo kręcą, tym bardziej topowy model 12-rdzeniowy, no i na chłodzeniu powietrznym Dark Rock Pro 3 myślę, że nic więcej bym nie ograł niż mam. A pragnę powiedzieć, że chyba mi się trafiła całkiem niezła sztuka, bo boostuje do 4-6 GHz na poszczególnych rdzeniach, więc jak na Ryzena to jest naprawdę bardzo szybko.
Okej. Okay. Ryzen Master zamykamy. Tutaj jest program, o którym mówiłem wcześniej. Program dostarczony przez producenta płyty głównej, przez Asusa, w którym możemy zobaczyć taktowanie procesora, obroty wentylatora, czego wcześniej w żadnym programie nie było na procesorze, obroty wentylatorów w obudowie, no i w sumie... Aha, przepraszam, tutaj można jeszcze zobaczyć każdego z... Tutaj jeszcze można zobaczyć każdego z rdzeni, jaki ma taktowanie. Tutaj można jeszcze zobaczyć każdego rdzenia taktowanie, tylko trzeba się przeklikać przez te wszystkie kolory, a ich jest sporo. Okej. Okay. Ostatnia rzecz, gdzie można sprawdzić temperaturę na każdym rdzeniu procesora. Jak popatrzyłem sobie tutaj w Real, to był chyba... Jak otworzyłem sobie tutaj ten zasobnik, to w Core Temp pokazuje nam tutaj wszystkie poszczególne temperatury na rdzeniach. I to jest chyba jedna opcja jak na razie, żeby sprawdzić, jaką temperaturę ma każdy z rdzeni, bo nawet w menedżerze zadań, w zakładce wydajność jest tylko i wyłącznie szybkość procesorów każdego rdzeni, a nie ma żadnych temperatur. No niestety. Na razie jest to za świeża część techniki i technologii. Stąd musimy się troszeczkę jeszcze wstrzymać z takimi super dokładnymi pomiarami, przynajmniej ograniczając się tylko do programów firm zewnętrznych. Jak sami widzieliście, nie jest łatwo tak naprawdę zmierzyć temperaturę nowych Ryzenów. Nie wiem, czy tyczy się to wszystkich modeli, czy tylko i wyłącznie najwyższego 3900X. Jeżeli znacie coś w tym temacie, macie na przykład Ryzena 3600, 3700, 3800, to piszcie komentarze oczywiście na dole pod tym filmem, czy u Was HW Monitor wykrywa temperatury na rdzeniach, czy tylko ogólną, czy macie jakieś inne programy ciekawe, którymi można nagrać i sprawdzić zarazem temperaturę na poszczególnych rdzeniach. Jestem otwarty na Wasze komentarze. Wiadomo, jeżeli chcecie zostać na dłużej, to dajcie łapki, subujcie na dole kanał. W tym materiale to by było na tyle. Ja się z Wami żegnam. Mówił Chemik i see ya.